Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj króciutki filmik, ciekawostka. Dostałem wraz z obudową Bitfenix Aegis kilka gadżetów, które też tą obudową mogę wykorzystać, przetestować i może być naprawdę bardzo fajnie. Są to nowe wentylatory Spectre o średnicy 120 mm, z tego co widzę podświetlane. Mamy też włącznik-wyłącznik, antywibracyjne, ciche i wydajne, z tego co producent tutaj podaje. Zobaczcie, mamy wymiary, mamy woltaż, mamy prędkości 950 do 2000 obrotów, przepływ powietrza, ciśnienie, poziom hałasu i typ łożysk Fluid Dynamic Bearings. Mam trzy, więc do obudowy Aegis bez problemu wejdą. Ceny wszystkiego oczywiście do sprawdzenia w opisie filmu. Ja sobie jeden z tych wentylatorków wypakuję. O, zobaczcie co mamy. O, gumeczki lub wkręty długie i krótkie, w zależności od miejsca w obudowie, gdzie to byśmy sobie przyczepili. Mamy adapter na Molexa, mamy jeszcze jeden przewód i sam wentylator, powiem Wam, że wygląda fajnie. Dobra, tu mamy to połączone, tu mamy trzy piny, bardzo fajne te boki gumowane, czerwony plastik, łopatki wydają się być solidnie wykonane. Więc wentylatorek, powiem Wam, że wygląda fajnie. Jak sobie takie trzy do tego Aegisa włożymy, a obudowa jest też z czerwonymi elementami, to powinno wyglądać świetnie. Oczywiście zrobimy też testy hałasu, testy przepływu powietrza. I mamy jeszcze dwie ciekawe paczuszki. To jest to samo, ale to jest, moi drodzy, magnetyczna taśma LED do obudów. Zobaczcie z tyłu, jak to może wyglądać. Po prostu sobie to mocujemy. A mocowanie jest magnetyczne, więc nie kleimy, nie musimy tego potem zrywać, chcemy przewiesić, to żaden problem. Mamy tutaj czerwone LEDy i jak widzicie, w ofercie jest więcej kolorów. A wygląda to tak, mamy diody, mamy oczywiście podłączenie i tutaj magnes, czyli wystarczy coś metalowego i nam się to bez problemu przyklei. Zobaczymy sobie, jak to będzie świeciło. Jaka będzie jasność, to wszystko chyba w teście obudowy zawrę. Zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, ceny w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć. Zapraszam także na portal wavepc.pl, gdzie znajdziecie wiele testów, poradników i aktualności ze świata IT. Przede wszystkim macie tutaj mnóstwo moich recenzji. Pamiętajcie, www.wavepc.pl. Warto wejść.